Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Maniak. 17 maja 2017 roku zadebiutował gadżet od Sony Aim Controller razem z grą Farpoint. Jest to gra na VR, długo dosyć na to czekaliśmy, mogliśmy to zobaczyć wcześniej na jakichś targach elektronicznych, na przykład na Warsaw Game Week. Pamiętacie klasyczny ten kontroler do move'ów, do PlayStation 3, taki shooter czerwony, gdzie wkładało się move'a oraz nawigator? To jest podobne zastosowanie, tutaj mamy tylko, to już jest samodzielne urządzenie, oczywiście wymaga PlayStation, kamery oraz VR, prawda? No do tego jest ta gra, o której wspomniałem. Przyjrzyjmy się temu, rozpakujmy to, później zróbmy jakiś let's play, zobaczymy jak to się sprawuje w graniu. Zapraszam. Ok, tak więc przejdźmy do rozpakowania naszego kontrolera. Z przodu mamy informację, że potrzebujemy gogli oraz kamery. Kontroler zestawię razem z grą Farpoint. Typowy shooter. Z tyłu nic specjalnego. Informacja w niektórych językach. No i mały opis odnośnie samej gry. Jeden gracz, multiplayer, co jest tutaj dokładnie napisane z multiplayerem, liczba graczy w sieci dwóch, co najmniej 12 GB, funkcja wibracji DualShock 4, wyjście wideo HD 1080p, no i że wymagane są gogle. Można w tą grę też grać na samym kontrolerze klasycznym, więc nie jest nam potrzebny ten aim controller, no ale zdecydowanie wtedy rozgrywka jest ciekawsza i fajniejsza. No, ale czy tak jest, to sprawdzimy sobie później. Jest tutaj zaklejone taśmą z tej strony. Przetniemy sobie. No i z drugiej strony pewnie też jest taśma. Dobra, weźmy od lewej strony. Przetnijmy. Opa. Pewnie już nożyk nam nie będzie więcej potrzebny. I wysuwamy sobie. Mamy karton z samą zawartością. Pudełko odłożymy sobie na bok. Dobra, z której to strony ugryźć? Tutaj mamy typowe otwarcie. Rozłożymy skrzydła. No i pewnie wysuniemy wszystko. Patrzę, czy to jest góra. Bardzo proszę. Karton jest pusty. Też go rzucimy na bok. Otworzymy tą pierwszą przegródkę. Proszę. Tutaj znajduje się instrukcja. To się już tu krzywo wsadził, bo się zagięła. Instrukcja odnośnie samego kontrolera. No i mamy grę. Gra jest w oryginalnej folii. Gra w polskiej wersji językowej. Far Cry. Nie, to nie jest Cry, tylko Point. Dobrze. Nie jest sprzedawane do sprzedaży oddzielnie. Osobno, czyli tylko w zestawie, nie ma po prostu gra barkodu. Dobrze. Gra, a otworzymy grę od razu. Czemu i nie? Weźmy sobie tu. Będzie nam szybciej ją wyjąć z folii. No i tutaj sama płytka, jak widzicie, ładnie pachnie po otworzeniu. Ok. Przejdziemy teraz do tego, co jest poniżej. To może zamknę tą kieszeń i jakoś to odhaczę. Bardzo proszę. I tu mamy po prostu nasz pistolet, nasz karabin, celownik, zwał jak zwał, nie?
Bardzo proszę. Oto jest. Podłożymy sobie to już na bok. To jest nam niepotrzebne. I powiem wam szczerze, że jest lekki. Jest naprawdę leciutki. Może w podobie waży co ten do PlayStation 3. Ale zauważmy, że tam trzeba było jeszcze nałożyć move'a oraz nawigatora. A tu naprawdę jest lżejszy. Tu mamy od tej strony mamy analog, przyciski, kwadrat, trójkąt, kółko, X. Z tej strony mamy touch przycisk. Tu mamy home. Z boczku się ukrywa nam R1. I z drugiej strony też jest R1. No i spust, który pewnie robi za R2. Po drugiej stronie, gdzie trzymamy lewą ręką albo prawą, jest to dosyć uniwersalne, więc możemy trzymać tak i tak. Mamy po prostu strzałki, krzyżyk, mamy drugi analog, przycisk share, option i z tej strony mamy przycisk L1 oraz L2. No fajna sprawa. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Można sobie naszą spółkę też przewiesić, jak widzę. Jest tutaj miejsce na smyczkę, żeby nam nie upadło. Możemy sobie przewiesić dookoła szyi, na ramię. No i tak by się... Tutaj mamy wejście do ładowania, jak standardowe pady od czwórki. No fajnie, bardzo przyjemnie się trzyma w ręku, lekki, co jest na pewno wielką zaletą. Widzę, że te przyciski też są dobrze ułożone, nic nam nie przeszkadza, jak się go trzyma w ręku, więc chyba pod tym względem udana sprawa, a zobaczymy, jak to się sprawuje już w samej grze, jak jest ten celownik, czy nie ma opóźnień, bo te opóźnienia najbardziej mi przeszkadzały. To już zobaczymy sobie w kolejnym odcinku, grając w grę Farpoint i sprawdzimy od razu nasz kontroler. Tak więc dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach. No i co, pozdrawiam was ciepło. Cześć!